Jesteśmy na wysokości 3200 metrów, natomiast wulkan Cotopaxi ma wysokość 5897 metrów. Lodowiec wulkanu Cotopaxi. Południowy wschód od Quito. Jedziemy przez park Cotopaxi. Paramo. Ten krajobraz, tak się nazywa, ta roślinność. Po lewej stronie ściana z wulkanu Rumiñahui. 3830 metrów należy do płaskowyżu Limpiopungo. Wulkan Rumiñahui. Tu jest wulkan Sinchulawa. 4898. Natomiast jesteśmy pod Cotopaxi. Pięknie. Siódmy za tydzień będzie dzikie mustangi.
Jesteśmy na wysokości 4550 metrów. Ciśnienie 540 hektopaskali. Tlenu nie mierzymy, ale trochę jeszcze jest. A tu Cotopaxi, prawie 6000 metrów. Jesteśmy na prawie wysokości 4700 metrów. Cotopaxi jeszcze ponad kilometr przed nami, ale to nie dla nas. Lodowiec Cotopaxi. Z trudem, ale daliśmy radę, weszliśmy. Cotopaxi w chmurze. Chmury, ale poniżej chmur słońce. Daliśmy radę, chociaż nie było łatwo. Pole lawowe. Ostatni raz Cotopaxi wybuchł w roku 1904. Najwyższy wulkan czynny na świecie. Stratowulkan, czyli wulkan o kształcie stożka regularnego. Pole lawowe. 60 kilka kilometrów od Quito. Lodowiec Cotopaxi. Schodzimy z niego 500 metrów w dół taką direttissimą, prosto w dół. A w dole to, co było zielone 3 godziny temu, jest białe, bo pada grad. Taki klimat. Grad. Ano. Limpiopungo i wulkan Rumiał. Jest to jezioro polodowcowe, 1,5 metra głębokości. Gniazdują tutaj liczne ptaki wodne, mewy andyjskie. Cotopaxi. Nasz busik.
ekwatorski. Rimniał. Żegnamy się z Cotopaxi. Ale tak, to ten co jak Kongo. Z tej strony gdzie on tu ma jeszcze jezioro. Następne jezioro.